Myślisz o tym jakoś, marzysz, myślisz, że może się uda akurat do 18 do kadry 18-osobowej zmieścić? To Damian, pierwsze pytanie. Powiedz mi, jesteś wychowankiem Stali. Wychowankowi jest ciężej się przebić do pierwszego składu, czy jednak jeżeli masz te jakieś fory u trenerów, że jesteś stąd, jesteś z Mielca, to pchamy cię do przodu? Nie, właśnie to można powiedzieć, że jest wręcz odwrotnie. No, wychowanek jednak, powiedzmy, finansowo nie jest zbytnio rozpuszczany przez klub. Choć no, za czasów juniorskich było to, no, powiem szczerze, że było ciężko się przebić do tego upragnionego składu seniorskiego. Czyli uważasz, że jest gorzej, a tak odskakując już do czasów teraźniejszych, gdzieś patrząc teraz wstecz, w tym momencie masz 27 lat, czyli jak dla piłkarza znacznego to wciąż jest no, młody wiek, jeszcze przed to pewnie 10 lat grania na wysokim poziomie. Czy tak patrząc wstecz, jesteś z tego zadowolony, co już osiągnąłeś, co już zrobiłeś? Znaczy, ja jestem w sumie zadowolony, ale wiadomo, że z biegiem czasu człowiek apetyt może... Apetyt rośnie. Apetyt rośnie w miarę jedzenia. Ja miałem z roku na rok swoje cele, które powiedzmy, że w pewnym stopniu osiągnąłem. Pierwszym stopniem to była kadra B, seniorska. Znaczy ogólnie zacznijmy od tego, że pierwszym moim marzeniem było wejście do seniorskiej kadry w Mielcu, co mi się udało, ale z biegiem czasu to była później kadra reprezentacji juniorów, później kadra seniorów B, no i w końcu była to upragniona kadra seniorów A. Wiadomo, że tam tylko mogłem czas spędzić na treningach, bo nic więcej no, w pewnym stopniu nie osiągałem od siebie, bo wiadomo, że było ciężko się przebić tam do, wiadomo, do tego składu meczowego. Lecz no, z biegiem czasu, mówię tak, cele rosły, marzenia i w końcu udało się przebić na jakieś tam mecze sparingowe czy mecze towarzyskie kadry. A powiedz mi, no przed nami taki bardzo ważny rok w piłce ręcznej polskiej, 2016, najpierw styczeń Mistrzostwa Europy tutaj w Polsce, w Krakowie, a kilka miesięcy później Rio. Myślisz o tym jakoś, marzysz, myślisz, że może się uda akurat do 18, do kadry 18-osobowej zmieścić? Każdy sportowiec ma jakieś swoje marzenia, ja tym bardziej chciałbym zagrać, tym bardziej, że są Mistrzostwa Europy w Polsce. Chciałbym się pokazać jak z najlepszej strony, chciałbym na pewno trenować z drużyną w tym szerokim składzie. No a co będzie, to czas pokaże. No, ja miałem, powiedzmy, takie zdanie powiedziane na trenera, że Damian, no, na razie doceniamy to, co robisz, ale... Powiedział ci to przed Katarem, tak? Tak, powiedział mi to przed Katarem i już na innych meczach, że po prostu, jeżeli Bartkowi Jureckiemu się nic nie stanie, będzie w pełni dysponowany, no to będzie ciężko, żebyś wgryzł się w skład. Ale nie opuszczałeś z żalem tego zgrupowania w grudniu? Nie, no ja już nie opuszczałem z żalem, bo wiedziałem, co mnie czeka. No ja i tak jestem zadowolony z tego, że w ogóle mogę trenować z drużyną. Bo można powiedzieć, że praktycznie no, w ostatnich paru dniach przed wyjazdem do Kataru się dowiedziałem, że niestety Damian się nie załapał. No po prostu no, wziąłem to na swoje barki po prostu i pogodziłem się z tym. Na pewno wszystkie mecze oglądałeś, wiadomo, przeżywałeś to i nie było tak ani przez sekundę taka myśl przed telewizorem, kurde, mogłem tam być? No nie, to w myśli tak jest, można powiedzieć, że na każdym meczu były, że kurczę, no mogłem tam być, no nikt mi w to nie chciał wierzyć, no ale mogłem tam być, no. Było naprawdę blisko. Z tego, co tam dobrze wyczytałem, to w 2013 bo debiutowałeś, prawda? Wtedy za Bartka Jureckiego, gdy miał pan kontuzję. Ja nie wiem, czy dobrze pamiętam, październik 2013, czy to wcześniej już debiutowałeś? Czy w kadrze seniorskiej, a to było bodajże w 2013. Albo po końcem 2012, nie pamiętam dokładnie. 2013 rok, to dla ciebie transfer ten niefortunny, jak sam potem powiedziałeś, do Praszowa. Co cię skłoniło do odejścia do Ligi Słowackiej, a takie wciąż egzotyczne mimo wszystko dla zawodników polskich? Znaczy na pewno to była chęć takiego pokazania się w jakiejś innej lidze. Mhm. Wiadomo, no Preszów jest takim, można powiedzieć... Preszów to jest no, hegemon, jeśli chodzi o Ligę Słowacką. No tak, jest hegemonem, ale no, chodziło bardziej o to, że Preszów gra w pucharach europejskich, w tej, można powiedzieć, no, silnej lidze Secha. Tak. I no, chciałem się jakoś tam pokazać, no ale no, niestety... Nie zawsze wszystko w życiu wychodzi. A Andrzej Petru faktycznie był lepszy, czy to chodziło o jakieś ustawki trenera? Czułeś się od niego słabszy faktycznie? Powiem szczerze, że to się wszystko okazało dopiero w połowie mojego bycia tam w słynnym Preszowie. Na początku było wszystko super fantastycznie,
a niestety później kontuzja i można powiedzieć, że jakieś tam rozterki z, można powiedzieć, że nietypowym trenerem sprawiło, że stało się tak, jak się stało i opuściłem ten klub. Byłeś czymś zaskoczony? Chodzi mi o treningi, czy ten poziom treningu, bo wiadomo, że liga pewnie poziomem, szczególnie Liga Słowacka, nie chodzi mi o Ligę Secha, Liga Słowacka pewnie była na niższym poziomie, ale trening. Czy tam nauczyłeś się czegoś więcej, czy jednak cofnąłeś się w rozwoju? No, szczerze mówiąc, to jak dla mnie to był sezon, który zmarnowałem, bo naprawdę zamiast zrobić jakiś delikatny krok do przodu, to zrobiłem, wydaje mi się, nie dwa, albo ale trzy kroki wstecz. No nie dość, że dużo meczy, to dużo treningów. No i pewnie to się samo przyczyniło do tej mojej kontuzji. To już pewnie znamy taki najgorszy moment kariery Damiana Krzysztofika, teraz najlepszy. Najlepszy? Najlepszy moment. Nie, najlepszy moment to było, to wiadomo, no, dostanie się do tej kadry Polski. No, to jest jednak takie marzenie, że no, tym bardziej jako wychowanek klubu mieleckiego, no, nie każdy ma możliwość takiego marzenia spełnić. A powiedz mi, atmosfera w kadrze, jak przychodziłeś tam pierwszy raz, byłeś nowy, czy koledzy z Chłodak cię fajnie przywitają, czy jednak są jakieś grupki zamknięte, czy wszyscy się raczej trzymają razem? Jak to jest? Nie no, powiem szczerze, że jak przychodziłem do kadry, no to byłem takim świeżakiem. No, każdy traktował mnie takie przynieś, podaj, pozamiataj, tak przysłowiowo, ale... A nie było żadnego chrztu? Nie, nie było, chociaż no, można, nie wiem czy nazwać chrztem, no nie było przysłowiowego jakiegoś tam lania pasem, ale coś w tym stylu, ale... Było jakoś tak, dało się to odczuć, że jestem świeży, no wiadomo, no każdy jakoś przeżywa to na swój sposób i jakoś no po prostu odczułem to troszkę, że jestem świeży, no. Ale jeszcze jest chyba jeden sukces duży, w końcu jesteśmy medalistą mistrzostw Polski, brązowym. No, zdarzyło się takie wtedy, coś. Wtedy, z tego co dobrze pamiętam, to... bardzo miło, dzień dobry. Dzień dobry. Wtedy chyba z Przemyśla w połowie sezonu przyszedłeś do Mielca z wypożyczenia, cię ściągnięto po kontuzji Jędrzejowskiego, z tego co się dobrze pamiętam. Znaczy to ogólnie też był taki, można powiedzieć, taki moment przełomowy. Tutaj troszkę podziało się też w mojej karierze, w moim życiu osobistym, bo no, trener Skutnik zbytnio nie docenił moich możliwości. Może też powiedzieć, że w pewnym stopniu byłem z nim pokłócony. No i po prostu powiedział, że jestem za słaby, no i można powiedzieć, że dali mi na wyproszenie tego Przemyśla. No, wtedy też Przemyśl poszedł na awans, to fajny sezon. Tak, wtedy był fajny sezon, bo udało mi się z Przemyślem, no w trakcie, można powiedzieć, tego połowy sezonu nie stracić żadnego punktu, także to był naprawdę fajna połowa sezonu. O. A w takim razie, wracając do trenera Skutnika, czy on też był jakimś powodem tego, że później odchodziłeś do Prasowa, czy? Nie, to nie był żaden powód. Po prostu... chciałem coś zmienić w swoim życiu, chciałem coś zmienić w swoim otoczeniu, chciałem zmienić coś w sobie, nie wiem, coś nowego, poznać świata, można w sensie powiedzieć. No, a że była taka możliwość, przy okazji, żeby klub zarobił, no to tak się stało, że odszedł. Kiedyś taką ziemię obiecaną dla polskich zawodników były Niemcy, Bundesliga. Też marzyłeś, czy dalej myślisz o grze właśnie w Bundeslidze? No, jak na razie po tym Preszowie, nieudanym Preszowie, zbytnio za granicę bym nie chciał iść, choć bodajże jak tu przychodziłem z Preszowa, była taka możliwość, tylko to była kwestia taka, że chcieli mnie tylko na pół roku. Dlatego się nie zgodziłem, ale no, tak powiedziałem, no, jakoś czuję taki uraz trochę psychiczny tej zagranicy. Wiadomo, no, samotność też daje się trochę we znaki i jednak na razie unikam tego tematu. Rozumiem. No to teraz może już jesteśmy w Mielcu, to wróćmy do Stali. No ciężki sezon dla was, nie tyle może co fizyczny, ale na pewno psychiczny. No jak tak dobrze policzyłem, to 4-5 razy wybuchały afery, w cudzysłowie, że no nie dostajecie wynagrodzenia. Właściwie już 2 albo 3 razy mówiło się nawet o strajku drużyny. Jednak ja takie coś odczułem, mówię to od siebie, że miasto jednak stało za wami murem, że czuć było od was ten team spirit, że mimo tych przeciwności losu, że klub no, nie do końca się wywiązuje z tych umów, które z wami podpisał, to graliście cały czas na 100%, litry potu na treningach i potem litry potu w meczach i kibice to doceniali. Stali za wami murem, czy inaczej to... Nie, no tak powiedziałeś, dokładnie było tak samo. Wiadomo, że miasto to jest na rękę, jeżeli mecze są pokazywane w telewizji. Miasto ma w pewnym sensie taką
renomę, że jednak o tym Mielcu słychać jest. No ale to mówię, tak jak zacząłeś o tym mówić, o tych problemach, no to zaczęło się wszystko od, można powiedzieć, od świętej pamięci Antka Weryńskiego. Antek umarł i no coś się jednak zblokowało w tym klubie, coś pękło. Obecna władza nie uciążyła? Znaczy mi się wydaje, że ogólnie no teraz wiadomo, no, świat idzie do przodu. Można powiedzieć, że ludzie też, firmy mają różne problemy i nie chcą sponsorować takich klubów, jak przypuśćmy Stal Mielec, bo wiedzą, że siatkarki też były na skraju bankructwa i też wyszły, można powiedzieć, w pewnym sensie jakieś problemy finansowe, zadłużenia i w ogóle. No ale na ten dzień dzisiejszy to miasto nas sponsoruje, no, powiedzmy, w 40% kontraktu. Aha. Zależy, jak ktoś tam ma. Ale jednak no, zaległości rosły od 2013-2014, no i tak są w 2015 roku. Rozumiem, wiadomo, że pewnie no, masz tutaj Mielec w sercu. Tobie też na pewno na rękę jest to, że właściwie mieszkasz no, w domu, jak w swoim rodzinnym mieście, ale wiadomo, że no, zawodnik musi zarabiać, musi jeść, także jaka jest twoja przyszłość? Czy jednak zostaniesz tutaj, czy będziesz szukał? Na dzień dzisiejszy mam kontrakt podpisany jeszcze ze Stalą przez rok czasu. Aczkolwiek powiem, że mam pewne propozycje, których nie mogę na razie zdradzić, z wiadomych przyczyn. Na 99% pewnie odejdę, z wiadomych przyczyn. Wiadomo, fajnie mi jest grać w Mielcu jako wychowankowi, no fajnie rodzina, dom, znajomi. Aczkolwiek no, też nie mogę tego patrzeć na to, no, wiadomo, każdy ucieka za przysłowiowym groszem. No to trochę przykro takie słowa słyszeć. Mamy nadzieję, że to się wszystko jednak jakoś w Mielcu ułoży. A takie może już pytanie na koniec. Twoje takie marzenia, wiadomo, pewnie kadra Polski, sportowe fakty. Właściwie fajnie widać było w sportowych faktach. Co roku to zestawienie najlepszych obrotowych. Cały czas było gdzieś tam na górze nazwisko Jurecki, a Krzysztofik cały czas się pieło do góry to na twoje nazwisko. W tym momencie jesteś na trzecim miejscu. Czyli co, po cichu? Powtarzam się trochę pytanie, ale po cichu, Rio? No to by było jedne właśnie z jednych moich teraz na dzień dzisiejszy celów. Właśnie znalezienie nowego klubu. Klubu, który spełnia też twoje... Który jest oczekiwania, no przede wszystkim no, wypłacalnego. No i właśnie te igrzyska olimpijskie. No, też ta czwórka musi być? Sportowo w klubie? Tak, twój przyszły klub. No przysłowiowo, no chciałbym tak będzie, ale na pewno, że będzie to bardzo ciężko, bo liga z roku na rok robi się bardziej wyrównana i jednak to będzie, można powiedzieć, na drugim planie troszkę. A za te Puławy zrobiły fajny wynik tam trener Skutnik. No... Tak mówiłeś, że nie był największym fanem twojego talentu. No nie był największym fanem, no ale jednak można powiedzieć, że po tym odejściu z przyjścia z Przemyśla do Mielca... Przekonał się. Jednak. Jakoś przekonał się do mnie, no i dawał mi więcej szansy gry. No tak powiem, że to był właśnie taki sezon mój przełomowy, bo zacząłem właśnie być brany do tej kadry, już tak do tej, można powiedzieć, B, później do A. No i tak to poszło. No tak to poszło. Tak na koniec są to wszystko najlepszego życzymy. Jeszcze do końca walki o to piąte miejsce teraz wygraliście w Głogowie w bardzo okrojonym składzie, także jeszcze te parę meczów przed wami. Życzymy tego piątego miejsca, no i wszystkiego najlepszego. Ja ci z całego serca życzę i Mistrzostw Polski w 2016 i Rio. Dziękuję, Damian. Dziękuję ci się. Trzymaj się.